Witam serdecznie Państwa. Temat, czy się opłaca kupić nieruchomość w Polsce, czy się opłaca wynająć nieruchomość w Polsce. Ciągle ludzie zadają mi pytania, czy kupić sobie tą drugą, trzecią, czwartą nieruchomość w Polsce. Niektórzy zadają mi pytania, czy kupić tą pierwszą nieruchomość w Polsce, gdzie kupić, jak kupić, po co kupić, czy może gdzieś indziej. Czy się opłaca kupić nieruchomość w Polsce, czy te ceny będą spadały, czy spadają, czy są bezsensowo pompowane niczym akcje Facebooka za wydrukowane papierki, bo Przecież to jest oczywiste, że akcje Facebooka y, tylko i wyłącznie rosną, bo są napompowane wydrukowanymi papierkami, które masowo zostały wrzucone na rynek w ciągu ostatnich trzech lat i to właściwie nie ma żadnej wartości. W takim razie, czy polskie nieruchomości też są przypadkiem napompowane, czy też jest jedna wielka tragedia dalej, czy to się już naprawiło, czy to się naprawi? Czy e, życie nam przyniesie w następnych miesiącach jakieś e, e, piękne rzeczy, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości i związane z tym rzeczy? Ale oczywiście, zanim przejdę do tego wszystkiego, zapraszam wszystkich, którzy nie subskrybują. Bo teraz taki jest na YouTubie, że nawet 80% ludzi nie subskrybuje kanałów, które ogląda. Jeżeli państwo nie subskrybują kanału, to bardzo proszę, to mi naprawdę pomoże. Będę naprawdę wdzięczny. Oczywiście proszę o subskrypcję plus dodatkowo może jeszcze lajka. Będę w ogóle już wdzięczny niesamowicie wszystkim, którzy zasubskrybowali i polajkowali bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, oczywiście. Także zapraszam do wykupienia dostępu do mojej nowej książki. Tutaj jest: Można wykupić sobie no, no, moją nową książkę, którą ja czytam. Nie można jej kupić w kopii twardej. Ani nawet nie można jej kupić, bodajże. Nie, w PDF-ie można kupić chyba w największym pakiecie. Zapraszam do wykupienia dostępu do mojej książki, która może pomóc Państwu naprawdę zaoszczędzić dosłownie miliony, tak jak zaoszczędziły informacje, które moi klienci otrzymywali ode mnie przez ostatnie 10 lat. Miliony złotych zaoszczędzili moi klienci i miliony złotych zyskali także moi klienci. No ale to już jest sprawa y, inna. Tak więc y, tutaj można wykupa, wykupić ten dostęp do, tych czytanych, do tej mojej czytanej książki, która ma 10, 10 części plus dodatkowe ćwiczenia. Rzeczy tam znajdziemy, których nigdzie nie mówię. No po prostu publicznie o nich nie mówię, tylko mówię o nich w książce, lub też mówię o tych rzeczach moim klientom. Tak więc przechodzimy do tematu. Aha, jeszcze chciałbym przypomnieć, no przecież o tym nie mogę zapomnieć, bo przecież uruchomiłem nowy kanał, tylko że po angielsku. Tak jest, nie chciałem zaśmiecać kanału tutaj, tego polskiego, na którym mówię po polsku, więc stworzyłem tutaj drugi kanał, o którym po angielsku, zwyczajny kanał po angielsku i bardzo bym prosił każdego, żeby dał mi suba link w opisie do mojego nowego kanału. Naprawdę będę przewdzięczny, jeżeli e, otrzymam dużo subskrypcji. Naprawdę bardzo bym chciał robić kanał po angielsku, aby e, służyć e, widzom, aby służyć naszemu narodowi, jak najlepiej naszemu społeczeństwu. Tak więc e, oto, proszę, link dodałem, link dodam, w, dodałem w e, opisie i link do nowej książki i link oczywiście do Mojego nowego kanału po angielsku, na którym tylko i wyłącznie będę publikował po angielsku. Tak więc przechodzimy dalej, tylko oczywiście, jeszcze mój ukochany łyk kawy, który nie jest jednym łykiem kawy, a kilkoma. No i przechodzimy. Szanowni Państwo, co się dzieje w danym momencie w Polsce? Czy jest dobra sytuacja? Przede wszystkim, no dalej mnie pytają ludzie, że. No chcą wracać do Polski, e, tylko no się obawiają, bo nie wiedzą co właściwie tam się dzieje. E, jedni zbytnio nie wierzą, że mm, e, zostaną powołani do wojska, więc w sumie nie boją się wracać. Inni mówią, że mają więcej dzieci, więc y, ich ta służba by nie dotyczyła. Jeszcze inni uważają, że po prostu wezmą manatki i szybko uciekną od debili jak coś się będzie działo, bo od debili trzeba uciekać. E, taka jest e, prawda. Tak więc y, <słuch> Co się w danym momencie dzieje na rynku? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że kup do nieruchomości, kup do nieruchomości zależy oczywiście od twojej sytuacji. Czasem możecie się opłacać kupić nieruchomość wtedy, gdy kredyty są drogie, z innym razem możecie się wcale nie opłacać wtedy, gdy są tanie. Gdy ceny nieruchomości niby są wysokie, można zawsze zbić 40%, prawda? A gdy są tanie kredyty, to wtedy ciężko zbijać, bo wtedy jest tanie finansowanie. No ale jak to wszystko wygląda w danym momencie w Polsce i na świecie? Przede wszystkim chciałbym, chciałbym zacząć od takiej prostej, podstawowej rzeczy, prostej, podstawowej rzeczy, czyli zrozumienia w danym momencie, w jakim jest Polska. Przede wszystkim musimy zrozumieć. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że Polska jest w stanie de ciężkiej depopulacji. Generalnie Polska jest w stanie depopulacji od długiego czasu, od można powiedzieć, nawet 20 a nawet 30 lat, tylko że już przyszła kulminacja tej wielkiej depopulacji, wreszcie to dochodzi ludzi, do ludzi itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ludzie zaczynają o tym mówić w ogóle, ludzie zaczynają to rozumieć. Ja się z tego bardzo cieszę. Nawet ostatni taki kanał tematyczny, którego słucha bardzo dużo ludzi wyłupił gały i nie wiedział, a mówi o bardzo ważnych rzecz, rzeczach, które są bardzo ważne dla naszego kraju, dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla, dla Polski, dla naszego narodu. No i ten prowadzony, prowadzący ciągle wyłupiał powiem tak brzydko gały, no bo on po prostu wyłupiał gały i się zadziwiał, że Polska jest w depopulacji. No. Trzeba naprawdę zweryfikować wielu ludzi, którzy mówią na kanałach YouTube, bo ludzie, którzy mówią o życiodajnych sprawach dla Polski i wydają się, że niestety ich ludzie słuchają. Nie wiedzą na przykład, że Polska jest od 30 lat w depopulacji i że żeśmy weszli teraz w totalną depopulację. No, w takim razie, jak tacy ludzie mogą się wypowiadać o bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie naszego kraju, jeżeli mają tak orżniętą wiedzę, jeżeli mają tak orżniętą percepcję na temat rzeczywistości środowiska i tego, co się dzieje i zaraz się stanie? Tak więc, musimy zacząć pier po pierwsze od tego, że jesteśmy w wielkiej depopulacji. Nasz naród jest w wielkiej depopulacji. Populacji ludność w małych miasteczkach drastycznie spada, a dodatkowo spada yy, oczywiście cała ludność Polski, a wio wioski w ogóle się wyludniają polskie. Przede wszystkim trzeba to zrozumieć. Jest to bardzo przykre, ale tak jest. Drugą taką sprawą jest oczywiście certyfikaty yy, energetyczne. No musimy zrozumieć w danym momencie, że w Polsce yy, przecież yy, w Polsce, przecież w Polsce tak jest, że. No niestety, to w Polsce jest generalnie tragedia energetyczna. Szanowni Państwo, my na przykład w Polsce nie posiadamy żadnej elektrowni atomowej. Czesi posiadają elektrownię atomową, nawet chyba Słowacy, Węgrzy. Wiecie, mówi się, że nie wiem, że Hiszpanie to, zaraz w ogóle Hiszpanie dogonimy pod kątem życia, ale oni mają elektrownie atomowe. My nie mamy elektrowni atomowych, więc jak mamy ich dogonić, jeżeli u nas jest zima, a o nich do, te, do tego jeszcze nie ma zimy, czyli nie trzeba aż tak ogrzewać jak u nas, bo u nich nie ma takiej zimy jak u nas, prawda? No przecież tam taka zima nie istnieje, tam gdzieś w środku może pada śnieg w tych górach, bo też są tam góry i tak dalej w Hiszpanii, więc trzeba to zrozumieć, prawda? Że tak jest niestety jak jest i, no, nie mamy, szanowni Państwo, energii, węgla nam zabronili. Musimy to zrozumieć. Po pierwsze, Polska jest w depopulacji. I to ciężkie. Po drugie, Polska nie ma elektrowni atomowych. Zabronili nam węgla. Drewno jest drogie, gaz jest cholernie drogi. Jest tragedia. Ogrzanie domu, jeżeli chcesz mieć 200-metrowy dom i on nie jest nowiutki, a jest dosyć stary, 30-40-letni, to to ogrzanie domu gazem, wiecie, bo jak się ma dzieci na przykład małe, prawda, czy niemowlaki, no to trzeba mieć temperaturę, wiecie, jak masz dwoje, troje dzieci, czy dwoje małych dzieci, no to musisz mieć ciepło w domu 22 stopnie w zimę, czy, no to kosztuje w zimę ogrzanie gazem, czy elektrycznością, czy wszystkimi innymi rzeczami 2, 3 tysiące złotych miesięcznie. A jeżeli nie ogrzewasz gazem, tak dalej, no to musisz ogrzewać drewnem, no ale ogrzewanie drewnem kosztuje czas, ale też kosztuje pieniądze. Ogrzewanie drewnem, czy czymkolwiek, no to musisz rozpalić, chodzić, czyścić. To 2-3 godziny dziennie zajmuje, generalnie. Plus to drewno trzeba przygotować, tak więc. Generalnie no, w Polsce jest tragedia yy, i pod tym kątem, prawda? Czyli depopulacja, depopulacja oznacza zapaść cen nieruchomości, yy, brak elektryczności taniej, brak energetyki taniej, czyli nie mamy nuklearnych plantów. Nie mamy, po prostu tego nie mamy, szanowni państwo, i mieć nie będziemy, bo Polacy mają zabronione. To jest wszystko magakiki, taniec chocholi, że Polska może mieć yy, nuklearne elektrownie. To skłamstwo, my tego nie możemy mieć, bo byśmy mieli już to dawno. Nie możemy tego mieć, po prostu mamy zabronione mieć. Widzicie, nawet Ukraina, wiecie, mówi się, o, druga sprawa, mówi się, widzicie, Następny punkt. Mówi się, że wiecie, że Ukraina taka biegna. Oni mają chyba cztery elektrownie atomowe, a my nie mamy żadnej, prawda? Druga sprawa, prawda? No w danym momencie mamy większą inflację niż na Ukrainie. Jak to jest, że u nas żywnościowa inflacja jest większa niż na Ukrainie? No proszę sobie wyobrazić, no w taki stan nas prowadził obecny rząd, tak? Czwarta sprawa, czy tam następna sprawa, która ma gigantyczny wpływ na rynek nieruchomości. Musimy zrozumieć, że obecna narracja rządu jest taka, że naszymi największymi sojusznikami w ogóle w Europie jest naprawdę jest taka okropna, że jest na przykład Ukraina. Ukraina, która nie jest w NATO i nie jest w Unii Europejskiej i narracja w Polsce Wielu ludzi myśli, że jednym z największych sojuszników w ogóle w Europie w danym momencie jest po, dla Polski Ukraina. Jakim sojusznikiem? Ani oni nie są w NATO, ani nie są w Unii Europejskiej. Nawet nie, wiecie, nie mamy żadnych takich jakichś traktatów, prawda? To nie jest nasz sojusznik, to jest yy, yy, państwo, któremu my pomagamy się bronić. To nie jest nasz sojusznik, w czym on nam pomaga? To my pomagamy Ukrainie się bronić przed inwazją dziczy, prawda? Yy, taka jest prawda, tak? To nie jest nasz żaden sojusznik, to, Szanowni Państwo, my pomagamy państwu, który nie jest w strukturach NATO, państwu, który, które nie jest w, oczywiście w Unii Europejskiej i to jest państwo, które właściwie przed tym, przed rozlaniem tej wojny. Jest do nas nastawione bardzo często, bardzo wrogo. Oni zatrzymali nawet kolej przed tym wybuchem tego wszystkiego, wiecie. Teraz jakiś polityk ukraiński powiedział, że wiecie, po wojnie to, to Polska i Ukraina nie będą przyjaciółmi. Wiecie, <grytanie> że teraz niestety są, że teraz niestety Polska i Ukraina to są yy, sojusznicy, ale po wojnie Ukraina, i, no ta jeden z głównych tam polityków, czy tam jakiś tam Postaci na Ukrainie. No to są tacy ludzie, wiecie, no wiecie, Ukraińcy, wiecie, no musimy zrozumieć, Ukra Ukraińcy pozwalają ekshumować starych SS-manów Niemcom na Ukrainie, tak? Bo generalnie Ukraińcy to też SS-mani w znacznej części, przecież SS, SS Galicien, przecież to faszyści zwykli, tak? Druga sprawa, ale my nie możemy ekshumować Wołynia, tak? Nie możemy naszych dziadów wyciągnąć z wołyńskich dołów, tak? Tam duda coś jeździ, przy, przykleja jakieś patyki do ziemi, wiecie. No, taka jest prawda o Ukraińcach, no taka jest prawda. I to jest, i to jest następny, i to jest następny punkt, że u nas istnieje taka narracja. Przede wszystkim. W świecie Polaków nie istnieje, że jest depopulacja w Polsce. W świecie Polaków nie istnieje taka rzecz, że yy, wiecie, nie ma energetyki. No nie ma energetyki, bo węgla mamy zakaz wyciągać, nie możemy palić węglem, nie ma elektrowni atomowych i nie będzie. Ja w to nie wierzę, że w Polsce będą elektrownie atomowe. Te wszystkie pieniądze, które idą niby na elektrownie atomowe i niby na zakładanie elektrowni, powinna się tym zająć prokuratura, najwyższa izba kontroli i tak dalej, tam. To przecież to jest wszystko kłamstwo, moim zdaniem. Moim zdaniem to jest wszystko kłamstwo, bo z tego nie powstają żadne elektrownie atomowe. Nie powstały i nie powstaną zapewne. No to przecież to jest wszystko maga kiki, taki, no, no przepraszam, no ale ja w to wszystko po prostu nie wierzę. Jest to dla mnie śmieszne i wręcz obrzydliwe, tak. No, i widzimy, i taki jest problem. Następna, widzicie, no przecież będą wchodziły te certyfikaty energetyczne. Już weszły właściwie, prawda? No to jest następny problem, a Polska ma problem y, z, y, przecież y, ze sprawami energetycznymi, bo ani węgla, ani elektrowni atomowych nie mamy. Słońca też nie mamy, żeby y, nie wiadomo, ile energetyki ciągnąć z, y, z ze słońca, a wiatraki zostały zastopowane przez kaczystów, prawda? Następna sprawa, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, widzimy. No mamy, widzimy. W, 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 wkręca nam się, że naszym sojusznikiem jest Ukraina, która nie jest w NATO i nie jest w Unii Europejskiej. Jest w znacznej części wrogo nastawionym państwem do nas i będzie zapewne. No niestety tak jest. Było tak przed wojną i będzie tak po... i będą szukać winnego. No taka jest prawda, tak? Druga sprawa, w narracji, w narracji obecnego rządu, prawda, naszym drugim najważniejszym sojusznikiem w Europie jest Wielka Brytania. Wielka Brytania, która nie jest też w Unii Europejskiej, przede wszystkim jest, też, jest OK, jest w NATO. Ale że to jest nasz najważniejszy sojusznik. Wiecie, Wielka Brytania specjalnie wyszła z Unii Europejskiej, żeby do Wielkiej Brytanii Polacy nie przyjeżdżali. I żeby Polacy wyjechali. Szanowni Państwo, nie wiecie, ilu Brytyjczyków pytało się Polaków w Wielkiej Brytanii. Po Brexicie dlaczego oni jeszcze tam są w tej Wielkiej Brytanii? Dlaczego oni nie wrócili do Polski? Szanowni państwo, Brexit był między innymi napędzany nienawiścią do Polaków. Tego się wiecie, w świadomości Polaków nie ma i to wiecie, to powinno zostać zapisane w historii Rzeczpospolitej, że Brexit był napędzany w Wielkiej Brytanii na kanwie nienawiści do Polaków. W znacznej części musimy to zrozumieć, jakie mają. Taka jest prawda. To są, szanowni Państwo, fakty historyczne, a z faktami historycznymi się nie dyskutuje. No i koniec, kropka. No. Wiecie, to <ścoughs> trzeba to opisywać. W Polsce nie ma takiej świadomości, nie? No i nam się wpaja, że. U nas najwy że mamy przygłupi rządek, który uważa, że naszymi najwyższymi sojusznikami w Europie jest Ukraina, która nie jest w NATO i Unii Europejskiej, która jest właściwie będzie i była wrogo nastawiona do na Polski i prawdopodobnie będzie. Tak? Plus Wielka Brytania, która wyszła z Unii Europejskiej dlatego, że jej się Polacy nie podobali. No, no ta, ta, taką mamy, szanowni państwo, Tylko tego się nie mówi głównie. Tego się nie mówi głównie w telewizji, więc widzimy, że wszystko u nas na głowie stoi. W rzeczywistości. Na głowie stoi. Wiecie, my mamy większy utarg z Czechami niż z Brytyjczykami. My chyba mamy większy utarg handlowy ze Słowacją niż z Ukrainą. Wiecie, to jest taki straszny okropny bełkot generalnie o tym, co się wpaja Polak. mnie to bardzo oburza. <gryw> Ale dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Mówię o tym ze względu na to, że my na tym gospodarczo drastycznie tracimy. Mówię wprost. W danym momencie, szanowni państwo, w danym momencie w Polsce jest większa inflacja na Ukrainie, ale Ukraina jest w stanie wół z Rosją. No nie? Yy, druga sprawa, no, mawia się, że największym sojusznikiem jest dla nas Wielka Brytania, jak Wielka Brytania pokierowała tak Brexitem, że znaczna część ludzi głosowała na Brexit z nienawiści do Polaków. Rozumiemy to? chociaż Polacy im nic złego nie zrobili nigdy w historii Brytyjczykom no co my żeśmy im zrobili, Wyobrażajcie, co, my zrobiliśmy Brytyjczykom Wołyń nie wiem, bombardowaliśmy ich, nie wiem zniszczyliśmy im kiedyś Londyn, nie wiem co wiecie, to i to i to jest to, i, i ja bym chciał, żeby to wybrzmiało w ogóle w Polsce, w, hi, w historii, prawda Sza, jako e, amator wielki amator e, wielki e, m, e, m, e, że tak powiem nie, nie powiem, że znawca, no ale, Szanowni Państwo, ja historię uwielbiam, ja dążę do każdego źródła historii. Po prostu historię w swoim wolnym czasie uwielbiam, bo z niej się bardzo można dużo nauczyć ekonomii, prawda, i można zrozumieć obecny świat i przyszły świat, prawda? Rozumiejąc historię, naprawdę można zrozumieć, co się dzieje dzisiaj. I co się może stać ewentualnie w przyszłości. To wszystko się powtarza, prawda? To się wszystko powtarza. Zapewniam Państwa, że jak się ma tą gigantyczną, taką wsiąkniętą wiedzę, no to to się wszystko rozumie, prawda? No i to jest, widzimy, i to jest ta nasza polityka. Druga sprawa, no wmawia się nam, dobra, że naszym sojusznikiem jest, są Stany Zjednoczone. No są sojusznikiem Stany Zjednoczone. To prawda, kupujemy od nich dużo i tak dalej, ale są małym... Partnerem gospodarczym Polski. Generalnie Stany Zjednoczone jako partner Polski jest bardzo małym partnerem Polski. To my, tak, to my kupujemy od Stanów Zjednoczonych broń, wszystko, to, 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 prawda? Wszystko kupujemy od Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone w Zamian w Polsce mają KFC, zarabiają się na w McDonaldzie, na, 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 na Facebooku. Tra, 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 no to taki to jest partner gospodarczy Polski, Stany Zjednoczone. Aha, że jeszcze dodatkowo, że my trzymamy ich 150 miliardów w NBP, czy tam 100, 100 miliardów w NBP, yy, a oni chyba naszych złotówek nie trzymają, nie wiem, czy mają nasz dług. My mamy ich dług, nie wiem, czy oni mają nasz dług, no nie? Tak więc yy, musimy to zrozumieć, że, że my generalnie strukturalnie, my generalnie strukturalnie Żyjemy w totalnym Bełkocie. No jest jak jest w rzeczywistości. Jest jak jest i to jest wielki problem. Żyjemy w takim Bełkocie. Naprawdę żyjemy w takim yy, w niewłaściwej rzeczywistości, moim zdaniem. No. Nazywamy rzeczy nie po imieniu. Jest to okropne, no ale tak jest yy, 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 i tyle. No i teraz jest pytanie, prawda? No i teraz pytanie, jak, yy, gdzie jest tego wszystkiego efekt? Gdzie jest tego wszystkiego efekt? No efekt jest w codziennym życiu. Efekt jest w 20% inflacji. Efekt jest w zawaleniu polskiej złotówki. W tym, że inflacja w Polsce jest wyższa niż na Ukrainie, prawda? Że mamy najwyższą inflację w Unii Europejskiej przed Węgrami, prawda? Że mamy najwyższe oprocentowanie prawie w Europie i tak dalej, i tak dalej. I, tak... I teraz jest pytanie, czy opłaca się kupić nieruchomość w Polsce? No, szanowni Państwo, Moim zdaniem, no, się ludziom opłaca kupić nieruchomość wtedy, gdy się opłaca. Jak ktoś chce mieszkać w niej, chce może kupić, chce być. No ale jest pytanie: za ile ma kupić tą nieruchomość? Ja wiem jedno, że ja osobiście. Szanowni Państwo, ja osobiście mówię o takich ludziach, którzy są tacy wolni, prawda? Wolni są, mają wolne zawody, mogą mieszkać w całej Unii Europejskiej, prawda? Albo mogą sobie kupić kilka nieruchomości a i mieszkać sobie gdzieś za granicą. W moim, moim, moim przypadku, jak ja to widzę, to Polska to jest generalnie w danym momencie finansowe, ekonomiczne, gospodarcze bagno. No, bagno, mówię wprost. Ekonomiczne, finansowe, gospodarcze bagno, z którego ja nie wiem, jak mamy wyjść. Tylko widzicie, to jest takie bagno, że jak ktoś mówi o tych wszystkich faktach, o których ja w danym momencie powiedziałem, no to jest źle, prawda? Bo w Polsce trzeba opowiadać bełkot, żeby ludzie się nie zdenerwowali na ciebie i to jest problem. Tylko wiecie, o to chodzi, że. Rze rzecz w tym jest, że ja nie bełkoczę i bełkotać nie będę po to, żeby komuś się to spodobało, prawda? Będę mówił wprost, jakie są fakty, merytorycznie, szanowni państwo, na podstawie prawdy, prawdy, po prostu zwykłej prawdy. No i, i spójrzmy w takim razie, czym ta prawda się objawia. Zobaczmy, tutaj mamy na przykład Poznań, prawda? tu mamy Poznań. No I tutaj mamy Poznań rodzina, na przykład rodzina, która chciałaby zamieszkać, widzimy rodzina, która chciałaby zamieszkać, na w Poznaniu. Na 80 metrach kwadratowych. W Poznaniu, tak, widzimy, rodzina, która chciałaby zamieszkać. No jeżeli mamy na przykład, wiecie, no, yy, morz, żona, yy, prawdziwa rodzina, tak? czyli... Yy, Plus dzieci, tak? Czyli na przykład dwoje dzieci. No to, żeby każde dziecko miało pokój, no to trzeba mieć, wiecie, no i, wiecie, no, trzeba mieć salon, tak? Pokój dzienny, tak? Inaczej zwany dużym pokojem, tak? Trzeba mieć sypialnię dla rodziców, tak? Jeden pokój dla dziecka, drugi pokój. No trzeba mieć minimum cztery pokoje, tak? No to cztery pokoje w Polsce to jest 80-90 metrów. I w takim poznaniu jest dostępnych tylko takich chyba 80 nieruchomości. Sprawdźmy tam u góry, prawda? Yy, tak, 81 nieruchomości jest tylko dostępnych. I ile to kosztuje w danym momencie w Polsce? I widzimy, że tutaj te ceny to są widzimy, to są najtańsze ceny i w Poznaniu najtaniej widzimy najtaniej wynająć sobie w Poznaniu, najtańsze 80 metrów, kosztuje, widzimy, razem z opłatami 5000 zł. Widzimy tutaj mamy widzimy, tu mamy takie yy, najgorsze. Tu, tam poddasza bym nie brał w Polsce, bo to zima to ci wszyscy całe ciepło. I widzimy, tutaj na przykład mamy takie najtajsze 3100 zł miesięcznie, plus 659 zł czynsz. No i przecież oczywiście gaz zapewne, prawda? Bo w tym czynszu zapewne nie ma gazu, nie ma tego. Czyli w Polsce, w Poznaniu, jeżeli rodzina chciałaby zamieszkać w Poznaniu, to żeby zamieszkać na wynajmie. Na minimum 80-90 ja już nawet nie mówię o domu, bo w Polsce domu się nie da wynająć. Prawie że. No nie da się, taki mamy bantustan. No to szanowni Państwo, żeby zamieszkać w Poznaniu na 80-90 metrach, metrach, a i troje dzieci, o mój Boże, prawda? A, no bo wiecie, no bo jak, jak, jak się pracuje na przykład przez internet, tak, no człowiek pracuje przez internet. No, no to wiecie, no musi mieć swój, swoje biuro w domu, no może mieć biuro gdzieś wynajęte, tak? No ale wtedy dodatkowy koszt. No ale jakby nie chce wychodzić z domu i jechać bezsensownie w korkach i bezsensownie wiecie, zużywać gazu w samochodzie czy tam paliwa. No to no minimum cztery pokoje dla 4 osobowej rodziny. A to może być nawet za mało, tak? Nawet 90-80 metrów może być za mało. No ale widzimy, co, co jest. Yy, yy... Co jest, co jest właśnie w tej, w tej naszej ukochanej Polsce, w tym naszym Poznaniu, tak? I widzimy, i najtańsze, tutaj mamy, widzimy, tu są najtańsze, dodane 4 dni temu, 3200 plus 1200 czynsz. Czyli ile razem? 4400 plus pewnie jest jeszcze 600 zł, czegoś dodatkowo, nie? No to 5000 zł. Czyli widzimy, w Poznaniu, żeby zamieszkać jak człowiek. Jak wiecie, yy, yy, jak, jak, jak że tak powiem, Europejczyk, yy, to trzeba wydać. Widzimy, 4: no, 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 nie, no nie znajdziesz za 4000, tysiące, tylko to jest wszystko: wiecie, 5 pięć tysięcy, pięć tysięcy no, musisz liczyć 4,5, 5 tysiąca. No 4,5 gdzieś tam na najgorszej dzielnicy może ci się uda, prawda? Widzimy, to to jest wszystko: 5000, tysięcy, wiecie, to jest bite: pięć tysięcy, czyli żeby w ogóle zamieszkać w... na normalnym metrażu. To są wszystko poddasza, dopiero, czyli najgorsze. Najgorsze, bo w zimę jest zimno, a w, a w lato jest gorąco. tak? Widzimy, generalnie w Poznaniu nie ma możliwości, innej możliwości, żeby w jakimś fajnym, normalnym miejscu zamieszkać za mniej niż za 5000 zł miesięcznie. I teraz, sobie odpowiedź: czy, czy to jest OK, czy to nie jest OK? No, moim zdaniem, jest to jedna wielka tragedia. No to jest jedna wielka tragedia. Bo to nawet nie są domy. Bo to nawet nie są domy. Wiecie, w takiej Wielkiej Brytanii wynajmiesz sobie cały dom gdzieś tam na jak jakimś, w jakimś miasteczku, jakieś jakiejś pipidówce tam za 1000 funtów, tak? 1200 funtów, cały, za 1200, za 1300, wiecie, no, nie wiem tam, teraz, teraz też jest bardzo źle i Wielka Brytania podupada oczywiście. Wielka Brytania podupada i będzie podupadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale w Polsce wcale nie jest lepiej. W Polsce też jest tragedia, tak? Wielka Brytania podupada. Tylko w Polsce jest yy, o tyle dobre to, że możemy, yy, wiecie, że jest ta depopulacja i możemy to jakoś przerobić. Chociaż oni tego nie zrobią, bo nic niszczą. Widzimy. Yy. I teraz jest pytanie. No, Okej, okay, wracasz do Polski, czy chcesz mieszkać w Polsce za 5000 złotych miesięcznie? No ale z drugiej strony, no. Widzimy, jest coś takiego jak ta nasza, szanowni państwo, piękna Hiszpania. Prawda? I proszę zobaczyć. I tutaj mamy, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć na te zdjęcia. To jest pod Walencją Gandia. Proszę zobaczyć. Gandia. Pod Walencją, proszę zobaczyć. Piękne plaże, palemki, widoki. Widzimy? Gandia. Mamy, mamy przepiękną miejscowość Gandhi, w której wiecie, no generalnie w zimę gazu, no tam może trochę, nie wiem, tam nawet nie ma grzejników właściwie z tego co mi się zdaje, tak? Tam jak ktoś chce se podgrzać w zimę, bo temperatura w nocy spadnie, może do 15 stopni, czy tam do 12, no to se może podgrzać, no ale widzimy jak ładnie jest, prawda? W Gandhi, w takiej Gandhi i człowiek sobie by myślał, no o, to na pewno co najmniej cena jak w Poznaniu, prawda? Albo co najmniej cena jak wiecie, no wyższa czy niższa, ale widzimy, w takiej Gandhi już na 70 metrach kwadratowych zamieszkasz za 1200 zł. Za 1200 zł. Popatrzmy, w Gandhi, którą teraz pokazałem pod Walencją, nad Morzem Śródziemnym, wynajem, sam wynajem bez rachunków kosztuje już. Widzimy tutaj, prawda? Już kosztuje. Tutaj mamy ten za 350 euro. Już kosztuje. 1400 zł. Nie 4000 zł, a 1400 zł plus rachunki pewnie, no to już w takiej Gandhi zamieszkasz przy plaży, czyste powietrze, słoneczko, witaminka D. Prawda? Zamieszkasz za 2000 zł a w Poznaniu, w którym śmierdzi samochodami, jest zimno, ciemno w zimę, dodatkowo musisz chodzić na siłownię, tra, ta, ta, tra, ta 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 musisz wydać 5000 zł. A tam 2000 zł. I wiecie, i ja rozumiem, wiecie, że y, ludziom e, coś takiego się nie podoba, no. No, ale taka jest rzeczywistość. No, mi się też to nie podoba, że w Hiszpanii na y, zamieszkanie y, 80-metrowe y, pracujesz dwa tygodnie przepraszam, pół, mi pół minimalnej wypłaty pół minimalnej wypłaty y, w takiej miejscowości, a w Poznaniu musisz zarabiać właściwie prawie dwie minimalne wypłaty czyli cztery razy więcej. No i taka jest rzeczywistość w danym momencie w Polsce, prawda? Jak my, popatrzmy, tego jest cała masa, to jest wszystko 50, 55 metrów 60. i tam jeszcze masz basen. Wiecie, basen basen właściwie, wiecie, może dla niektórych. Niektórzy nie lubią zimnej wody. Ja na przykład lubię pływać w zimnej wodzie, na przykład w styczniu ja bym był w stanie pływać w zimnej wodzie tam, przy 20, stop, czy przy 20 stopniach w dzień, czy 25 stopniach w dzień, a 10, 10, 13 w nocy. Ja na przykład lubię zimną wodę, bo wtedy mi się szybko pływać chce. Bo ja bardzo lubię pływać. Jestem bardzo dobrym pływakiem. W ogóle jestem bardzo usportowioną osobą, prawda? I ja bardzo lubię pływać, bo, to, bo pływanie uważam, że to jest zdrowie, prawda? Więc bardzo lubię pływać. Płuca bardzo fajnie działają wtedy, nie? I ja na przykład nawet w styczniu możesz pływać w basenie. No może, wiecie, w tym Morzu Śródziemnym nie za bardzo, ale w basenie w styczniu możesz pływać. Tam jest basen, prawda? Masz basen za darmo, no nie? I widzimy i to wszystko jest po 450 euro plus jakieś tam rachunki tylko jak widzimy na tych wszystkich zdjęciach tak nie ma grzejników bo to grzejników nie trzeba prawda możesz sobie jak chcesz sobie podgrzać to sobie możesz kupić elektryczny grzejnik sobie podgrzać w styczniu czy w grudniu jak ci zimno jak przyjdą jakieś okropne mrozy no nie widzimy tak i to i słuchajcie i to jest wszystko 60 70 80 90 metrów prawda z basenem, z plażą, ze słoneczkiem i teraz jak ktoś, jak ktoś mi mówi, widzicie, o ty nawalasz na, Pol na Polskę a ja mówię, a co nawalam na Polskę, słuchajcie jak, jaką Polskę, jak nawalam na Polskę, tutaj mnie słuchają ludzie, którzy chcą, sł którzy chcą usłyszeć jak najfajniejsze rzeczy o pieniądzach, o nieruchomościach, o inwestycjach co to znaczy nawalam na Polskę co to, naprawdę trzeba mieć bardzo mały móżdżek ma bardzo mały murżek, no ale to w, albo być naprawdę takim mentalnym feudalnym chłopem, żeby dawać się zakuwać w kajdany w tej naszej kochanej Polsce, tym wiecie, tym banksterom, tym wszystkim yy, ludziom naokoło, prawda? Naprawdę jest różnica między niewolnikiem a widzicie yy, człowiekiem wolnym, prawda? Bo u nas w Polsce naprawdę jest narracja która jest yy, rzucana w internet narracja banksterki, zagranicznych korporacji, która Polakom nawija na głowę, że jak ktoś pokazuje coś, co jest cztery razy tańsze, cztery razy fajniejsze, no to taką osobę trzeba wyzwać. Wiecie, na jakiegoś antypolaka, albo jakiegoś nie wiadomo kogo. Wiecie, to jest, to jest taki obłęd w danym momencie żyjemy w Polsce, tak, żeby tylko skłócić ludzi, żeby tylko zrobić z nich takich mentalnych niewolników, no nie? mentalnych niewolników. To jest przykre, ale ja widzę jaka jest narracja w danym momencie w Polsce, że wielkie korporacje wynajmują troli yy, i te trole nastawiają Polaków na siebie na przykład, widzicie, ja pokazuję Polakom, jakie wspaniałe możliwości mamy, yy, mamy Unię Europejską, na przykład taki człowiek z IT może sobie tam pojechać i zamieszkać i żyć sobie wspaniale, bo taki człowiek za, zamiast wydać 5 tysięcy w Poznaniu na jakieś zapyziałe Nory, prawda? Może sobie y, w, tam sobie wydaje 3000 zł na super apartamenty, a za 2000 zł to sobie wiecie, może sobie y, y, kupić bardzo dużo rzeczy, prawda? I nie musi chodzić na siłownię i tak dalej. Więc widzicie ta, to, o czym powiedziałem na samym początku. Ta głupota polityczna, wpajanie Polakom, że Ukraińcy są naszymi na, największymi sojusznikami jakimiś. Szanowni Państwo, największym, że tak powiem, sojusznikiem gospodarczym Polski to są kraje w Unii Europejskiej. To już nawet kraje w Unii Europejskiej. Największym sojusznikiem gospodarczym Polski nie jest Wielka Brytania ani Stany Zjednoczone. Największym sojusznikiem gospodarczym Polskim są kraje Unii Europejskiej, bo. Gdyby, szanowni państwo, z Wielkiej Brytanii wyjechało ten milion Polaków do Hiszpanii, albo do Grecji, albo do Włoszech, to my trade, eksportu pomniejszonego byśmy nie mieli, może byśmy mieli nawet zwiększony, bo nasz eksport do Wielkiej Brytanii polega tylko i wyłącznie na tym, że tam siedzi milion Polaków. Gdyby te milion Polaków wyjechało do Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, e, Włoch, e, e, nie wiem, Portugalii, wiecie, nie wiem, Chorwacji, tak? No to przecież Polska by nie odczuła żadnego ubytku na eksporcie, a może nawet by poczuła większy wzrost na eksporcie. Bo teraz ciężko eksportować do Wielkiej Brytanii, tak? że to jest taki bełkot. A jeżeli chodzi o, wiecie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, okej. Okay. So, jest to nasz wielki sojusznik militarny, to prawda. To jest prawda w NATO, to jest niepodważalna prawda. To jest nasz wielki sojusznik, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wielką, o Stany Zjednoczone, tak, kupujemy od nich wszystko, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale my za to płacimy. No to taki sojusznik, że oni nam sprzedają, a my płacimy. No to, widzicie, no to, ja jestem takim samym sojusznikiem dla Biedronki, na przykład, albo dla Oshow. Oni mają tu sklep, a ja chodzę, do nich kupuję. No to taki, to jest sojusznik, tak? A ta, ta, taki jest sojusznik, że, yy, no, my, przecież, za, w zamian za to, że my kupujemy od nich tyle tego wszystkiego, to oni mają u nas McDonaldy, KFC. Ja nie mówię, że to jest złe, że mają McDonaldy, KFC, chociaż ja uważam, że to jest śmieciowe jedzenie, no ale czasem też trzeba, wiecie, no niestety się tak zresetować, pójść się yy, najeść czegoś takiego. No taki jest już świat, yy, prawda, no ale na... tak, no militarnie to właściwie nasz największy sojusznik, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ale nie gospodarczo. A, a Wielka Brytania ani nie jest naszym sojusznikiem jakimś gospodarczym, w ogóle nie jest, bo milion Polaków, jakby stamtąd wyjechało, no to nasze stosunki gospodarcze przestałyby istnieć, tak? Więc to ja. To. To jest straszny bełkot, który się Polaków bija do głowy, prawda? No, straszny bełkot generalnie. Więc jeżeli ktoś mi mówi o. Wiesz, o. Dlaczego tak mówisz? No, mówię, Szanowni Państwo, bo takie są fakty. Mnie nie obchodzi yy, zysk. Polskiego, jakiegoś zagranicznego dewelopera w Polsce, albo zagranicznego banku w Polsce. Mnie obchodzi w danym momencie Polak, czy też polskojęzyczny człowiek, który mnie słucha i który otrzymuje najlepsze informacje, które jakiekolwiek mu mogę w danym momencie podać. Znaczy, na, najlepsze informacje uważam, że są w książce, która jest dostępna yy, na YouTubie, którą czytam, prawda? Tam są najlepsze informacje, no ale to też są wspaniałe informacje, prawda? Tak więc, szanowni Państwo, widzimy, jaka jest różnica, że se w Hiszpanii mieszkasz za pół darmo w stosunku do tego, co jest w Poznaniu. Po prostu, po prostu, taka jest prawda. Druga sprawa, okej, okay, no to można kupić w Poznaniu. No dobra, popatrzmy, tu mamy Poznań, no i tutaj, żeby zamieszkać w Poznaniu, na minimum tam 80 metrach, no to widzimy, są tu jakieś wielkie w ogóle płacie. Wiecie, 160, tutaj, ale to są jakieś rudery, ale to, min... dobra, i tutaj 175 metrów, to na pewno w środku jest totalna rudera, założę się. No i tutaj, żeby zamieszkać w Poznaniu na 80 metrach, na czymś tam, no to trzeba minimum 500 tysięcy złotych. To i tak lepsze jest niż w Gdańsku. Bo w Gdańsku w ogóle nic nie kupisz za 500 tysięcy złotych 80 metrów, tak? No nie kupisz po prostu, tak? No ale to, to są też do remontu, to nie jest tak, no minimum 500 tysięcy złotych, widzimy 500, 600, no i koniec. No i się zaczynają, kilka było po 500, no i teraz wszystko jest za 600 tysięcy, tak? Wszystko, żeby zamieszkać w Poznaniu, to i tak jest tanio. Tylko wiecie, to są jakieś stare osiedla, to nie są fajne nowe mieszkania i tak dalej. Ale jest za 600, tak? Jest za 600. Jest 30% w Poznaniu kop, kupisz 30% taniej prawdopodobnie niż na przykład w Gdańsku. Niż w Gdańsku, tak? Yy, tylko wiecie, w Gdańsku finalnie tu, chociaż masz plaże, tak, no, Chociaż to Morze Bałtyckie i mówimy wprost. Morze Bałtyckie jest zanieczyszczone do granic nie niemoż... straszne jest, ubolewam, serce mi krwawi, mówmy wprost. Zatoka Gdańska jest strasznie zanieczyszczona. To, szanowni państwo, gdy ja miałem 10, 12 lat, my żeśmy jeździli na plażę, my żeśmy sobie tam pływali, tam było widać, wiecie, podłogę, znaczy się dno, tam pływały meduzy, tam było fajnie. A dzisiaj Morze Bałtyckie w Gdańsku jest to syf, zanieczyszczone, brudne, ochydne i tyle. I widzimy. I 600, no niestety, szanowni państwo, Morze Bałtyckie w Zatoce Gdańskiej przychodzi katastrofę koniec kropka e, ekologiczną, tak? To jest katastrofa ekologiczna. Morze Bałtyckie nie jest już tym, czym było w Gdańsku, szanowni Państwo, e, wiecie, jak ja byłem dzieckiem. To nie jest to samo morze, co 26 lat temu. To nie jest to samo może co 26 lat temu, gdy ja miałem 10, 12 lat, szanowni państwo, 9, 8, tak? To nie jest to samo. To jest syf. I widzimy, dobra, może, możesz sobie kupić w Poznaniu, no ale widzimy, 500, 600 albo 700 tysięcy złotych, o takie lepsze 700 tysięcy złotych, to i tak lepiej, bo w Gdańsku jest 20-30% drożej, nie? No to w Poznaniu, no to taniej kupisz. Prawda? Taniej kupisz w Poznaniu te 20-30%, tak? No, ale widzimy, yy, 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 w Poznaniu też zauważyłem, tam jest taki drugi problem, ale już o tym nie będę mówił, ostatnio czytałem, no ale dobra, nie podoba mi się, co się dzieje w Poznaniu, ale dobra, nieważne. Nie będę Poznaniu jaką układał życia. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że ok, 600, 700 tysięcy musisz wydać, tak? 500. Na 80, 90 metrów, tak? No ale, na przykład, widzicie, no, w tej Gandhi, no to kupisz sobie to wszystko, popatrzmy. Tu masz 80-90 metrów. Popatrzmy, boruderki, boruderki, ale za 100 tysięcy złotych. Tu się zaczynają, widzimy, po 100 tysięcy złotych, 120, 130, 140 tysięcy, 80 metrów. Widzimy ruderki, boruderki. No ale zaczynają się już za 100 tysięcy złotych. To, że tutaj jest wystawione 34 tysiące, yy, czyli chcą sprzedać za 140, nie, nie znaczy, że nie sprzedadzą ci za 100. Ruderki, boruderki. Ale widzimy, to nie jest 600 tysięcy złotych, czy 500, a 100 tysięcy złotych, czyli 5 razy taniej. 5 razy taniej, prawda? 5 razy taniej. 5 razy taniej, szanowni Państwo. Proszę zobaczyć, 35 tysięcy złotych, proszę zobaczyć, 36 tysięcy, 37, 000, 37 tysięcy złotych, 37, 000, 39 tysięcy złotych, proszę zobaczyć, przepraszam, to jest funtów, 39 tysięcy, czyli 150 tysięcy złotych, 200 tysięcy złotych, coraz lepsze, coraz lepsze, wiecie? To nie jest 600 tysięcy, a 200. To nie jest 700, a 190 i tak dalej. Widzimy, czyli nieruchomości to są dwa, trzy razy tańsze i to są wszystko ceny do negocjacji. To są wszystko ceny do negocjacji. Dlatego dla mnie osobiście naprawdę mnie poraża, szanowni Państwo, sytuacja, w której ja jako człowiek yy, mówię w najlepszym. Szanowni Państwo, interesie mojego słuchacza pokazuje, bo mnie nie słuchają tylko Polacy, wiecie, z Poznania czy z Warszawy. Czy z... Mnie słuchają Polacy z całego świata. Z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec, z Holandii, z Ameryki, Kanady, Australii. Mnie słucha cały świat. I, szanowni Państwo, dla mnie najważniejszy jest człowiek. Dla mnie najważniejsza jest ta osoba, której ja patrzę w oczy i która mi patrzy w oczy dla mnie nie jest najważniejsza jakaś zagraniczna instytucja druga sprawa ostatnio widzimy wybuchła taka sprawa, że wybuchła taka sprawa że no pisowcy pisowcom się nie podobało, że przed ich rządami wyprzedano tysiąc, że sprzedano za 50 miliardów złotych tysiąc spółek państwowych, miejskich tak dalej. ja teraz zadaję pytanie z czym oni mają problem? Bo moim zdaniem, yy, szokujące jest, że w Polsce było wtedy tysiąc państwowych jakichś małych spółek, spółeczek. Ja nie rozumiem, po co ma być państwowy sklep. Ja nie rozumiem, po co ma być państwowy yy, wytwórca parówek. Ja nie rozumiem, po co my, ma być państwowe coś tam, państwowe tamto. Naprawdę, ja rozumiem. Okej, okay, jeszcze, naprawdę, jestem zrozumieć, jakaś gigantyczna energetyka, jakaś kopalnia, prawda? Yy, yy, no nie wiem, nawet PKP i tak dalej, ale po co Tysiąc firm jakiś państwu po co? Żeby co? Żeby tam obajtki dwa siedziały, prawda, i yy, yy jadły, prawda, za nasze? Jest pytanie. OK. Moim zdaniem bardzo dobrze sprzedać było tysiąc tych firm państwowych czy miejskich, bo to jest bez sensu. Bo ja nie chcę żyć w kraju, w którym yy, ze mną konkuruje yy, państwowy konglomerat. To jest komunizm, to jest zwykły komunizm albo nawet, szanowni państwo, faszyzm. Tylko jest pytanie, w jaki sposób oni sprzedali i co się dzieje z tymi teraz firmami? Bo jeżeli te tysiąc firm dalej dobrze prosperuje, płaci podatki, to bardzo dobrze, że je sprzedali. Bardzo dobrze, że je sprzedali, ale jeżeli te tysiąc firm zostało zamkniętych, zniszczonych, a no to tym się powinien zająć prokurator, Najwyższa Izba Kontroli, sąd i wszystko naokoło, prawda? I, i skazać takich ludzi za zbrodnie na narodzie polskim i na państwie polskim, prawda? No ale jeżeli te tysiąc firm działa, prosperuje, wszystko jest okej, okay, to ja nie rozumiem w tym problemu. Prawda? Ja nie rozumiem w tym problemu. Dlatego, szanowni państwo, w Polsce jest tragedia, bo nam się wmawia, że musisz być niewolnikiem przez 40 lat, że musisz być niewolnikiem zagranicznego banku, że musisz być, a jak nie, to chociażby y, spółki Skarbu Państwa masz być niewolnikiem, masz być za niewolnikiem zagranicznego dewelopera, masz być zagraniczny, y, niewolnikiem zagranicznej korporacji. Nie, nie musisz być niewolnikiem, szanowni, nie musicie być niewolnikami. Naprawdę nie musicie być, możecie być naprawdę wolnymi ludźmi, tylko trzeba naprawdę w ten sposób, trzeba mieć marzenia chociażby, trzeba o tym pomyśleć. Po prostu pomyśleć, nie, nie chcę być niewolnikiem. Nie, nie chcę się wtoczyć w to niewolnictwo, które nam serwują. Nie, nie chcę, prawda? A przede wszystkim najważniejszym punktem nie bycia niewolnikiem jest przestanie oglądania telewizji. Wyłączcie telewizor, wyłączcie telewizor, wyłączcie telewizor, nie oglądajcie TvN-u, nie oglądajcie TvP. Nie oglądajcie polsatu, nie oglądajcie telewizora, bo jak tak długo jak oglądacie telewizor, tak długo w yy, Waszą głowę jest wtaczana ta papka pochodząca od ludzi bardzo często nawet nie wiedzących, co mówią. Mówmy wprost. TVN to jest zagraniczny kapitał, który nie chce szczęścia Polaku, prawda? A TVP to jest kierowana przez partyjnych psychopatów, moim zdaniem, prawda? Telewizja! No i taka jest prawda! Więc jeżeli ktoś sobie ogląda TVP, no to sam sobie szkodzi swojemu zdrowiu, swojej psychice, wszystkim naokoło, że w ogóle to saportuje. Jak sobie ktoś ogląda TVN, to sobie Szkodzi tym, że jest mu wpajana narracja. No. Nie, no, zagranicznej korporacji, a nie Polaków Polski. Jeżeli ktoś czyta y, media pisane po polsku, które należą do niemieckich korporacji, no to musisz zrozumieć, że czyta y, niemieckie media, które po prostu piszą po polsku. Trzeba to po prostu zwyczajnie zrozumieć. Jak się uwolnisz od tego wszystkiego, od tej całej papki medialnej, to może wtedy się staniesz wolnym y, człowiekiem. Druga sprawa, jak ktoś sobie myśli, że czyta na przykład polskie media, ale na przykład te polskie media należą do Spółki Skarbu Państwa, to jest to taki sam, wiecie, polityczny bełkot wpajany przez Politycznych kacyków niczym za PRL-u. To się niczym nie różni. Szanowni Państwo, Polacy zostali totalnie zniewoleni mentalnie poprzez zagraniczne ośrodki medialne, piszące po polsku, niemieckie i amerykańskie oraz spółki Skarbu Państwa, które posiadają swoje media, które nigdy nie powinny posiadać. TVP, która jest medium partyjnym, właściwie można powiedzieć, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To już się zwidzicie. Dlatego bardzo ciężko w Polsce o normalną debatę publiczną, bo debata publiczna polega na tym, że wpajana jest tylko taka pa, takie partyjniactwo, takie jakiś bełkot, typu wiecie, że Ukraina jest na, na naszym największym sojusznikiem, ale gdzie jest naszym największym sojusznikiem? Naszym największym sojusznikiem gospodarczym są kraje w Unii Europejskiej, prawda? A naszym największym sojusznikiem y, militarnym, no to rzeczywiście są Stany Zjednoczone, ale na pewno nie są naszym największym sojusznikiem gospodarczym, no bo to my od nich kupujemy, a oni tu zakładają swoje spółki y, które zarabiają od dziesięcioleci, prawda? Więc nie są naszym dobrym współpracownikiem gospodarczym pod tym kątem, bo oni prawie od nas nic nie kupują, to my od nich kupujemy, a oni dodatkowo tutaj zarabiają, bo przecież trzy czwarte Polaków chodzi w Nike'ach i w Reebokach i tak dalej, a to są przecież amerykańskie firmy, taka jest prawda. Pozdrawiam, do usłyszenia, zapraszam do wykupienia mojej nowej książki, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube i zapraszam także do wejścia na mój nowy kanał, w którym mówię po angielsku. Zapraszam do subskrybowania, nawet jak nie będziecie y, oglądać, nawet jak nie znacie angielskiego, to kliknijcie w link i tam zasubskrybujcie. Będę wdzięczny. Pozdrawiam i do usłyszenia.